katowickim szpitalu, do którego trafił z powodu. Informacja o jego śmierci zaskoczyła tysiące widzów. Sam dziennikarz został pożegnany przez największe serwisy informacyjne w kraju. Największą uwagę wywołał reportaż w Faktach TVN, których Durczuk był szefem. Zapowiadając pożegnalny materiał, Grzegorz Kajdanowicz przypomniał, że dziennikarz pracował w TVN przez 9 lat. Wcześniej spędził kilkanaście lat w redakcji Polskiego Radia i TVP, a później w Polsacie. W materiale przypomniano m.in. ścieżkę zawodową Durczoka oraz wyliczono liczne nagrody, które otrzymał za swoją pracę dziennikarską. Między kolejnymi informacjami o dokonaniach zawodowych opisano także problemy w życiu prywatnym byłego szefa Faktów. Twórcy reportażu nawiązali m.in. do wywiadu, którego Kamil Durczok kilka lat temu udzielił Markowi Czyżowi, w którym to odniósł się do swojego zawodowego upadku, spowodowanego m.in. zarzutami dotyczącymi niewłaściwych zachowań wobec współpracowników TVN. Nie przemilczano także okoliczności zakończenia z nim współpracy ze stacją. W trakcie reportażu widzowie usłyszeli, były też poważne zarzuty, które skutkowały załamaniem kariery i rozstaniem z TVN w 2015 roku. Raport wewnętrznej komisji potwierdził oskarżenia dotyczy mobbingu i wykorzystania seksualnego. Kamil Durczok został upamiętniony także w wydarzeniach Polsatu. Przypomnijmy, że dziennikarz przez kilka miesięcy był związany ze stacją Polsat News, dla której prowadził program Brutalna Prawda. Durczok ujawnia w latach 2016–2017. W trakcie wtorkowego wydania serwisu informacyjnego mówiła: znaliśmy go wszyscy. Poruszające, że tak wcześnie odszedł. W ostatnich latach mierzył się z wieloma chorobami i problemami. Jak sam mówił, doznał zarówno życia na szczycie, i na dnie. W takim momencie warto pamiętać o tych lepszych chwilach. Krótko o śmierci Kamila Durczoka wspomniano też w wiadomościach TVP. Prowadząca Edyta Lewandowska krótko opisała dorobek zawodowy dziennikarza, mówiąc: pracował w TVP od 1992 do 2006 roku, potem swoje życie zawodowe związał z mediami komercyjnymi,